Dzisiaj kolejny dzień w Ekwadorze, Cuenca. Jadę teraz do jednego z najważniejszych miejsc tutaj, czyli Inga Pirca. Jest to tak zwane ekwadorskie Machu Picchu. Oczywiście wszystko pod warunkiem, że będzie autobus o 9:00, ale nie wiem, czy będzie, bo nie sprawdzałem tak dokładnie, więc to jest totalny chaos wszędzie, także idę teraz na dworzec autobusowy. Co się tutaj dzisiaj dzieje, to po prostu nie do opisania. Jest tyle ludzi, jak nie było wcześniej. Jedno wielkie targowisko. Warzywniak. Tutaj już dworzec autobusowy i muszę poszukać swojego transportu. Nie wiem gdzie, nie wiem jak. Zaraz się wszystko okaże. Taksówki. Nie wiem co, nie wiem gdzie, nie wiem jak. Idę się spytać do kas. Cena biletu na autobus to 2,50 i jedziemy chyba z 2,5 godziny tam do tego Inca Pirca, ale zobaczymy, bo teraz stoimy dosyć długo w takiej miejscowości o nazwie Acoques. Cóż, nie chciałem też brać zorganizowanej wycieczki, bo to kosztuje jakieś 60 dolarów plus tam 2 dolary wstępu, jeszcze wizyty w jakichś dwóch wioskach, w sumie to bardziej w takich sklepach z rękodziełem. A tutaj myślę, że cały koszt mnie wyniesie jakieś może 10 dolarów, także opłaca się. To już kolejna dziura, miasteczko nazwie Biblian. Inca Pirca. Inca Pirca. Okazało się, że jest przesiadka w Caños. Ta cena biletu za autobus to tylko 90 centów. A ja właśnie zaraz idę do Świątyni Słońca. I to chyba tędy. Zadupie straszne. Po drodze na Inca Pirca możemy podziwiać świątynię słońca z takiego drewnianego tarasu. Zanim Inkowie podbili te tereny, długo, długo mieszkały tutaj ludy Hunun Canari. Ale w momencie, kiedy książę inkaski poślubił jakąś tutaj księżniczkę tutejszą właśnie, kanaryjską, to oba ludy postanowiły żyć w zgodzie i wtedy powstała ta Świątynia Słońca. Bilet wstępu 2 dolary i zwiedzanie z przewodnikiem oczywiście. A cała wizyta będzie trwała około 45 minut. Przewodnik oczywiście w języku hiszpańskim. Canaris osiedlili się na tych terenach jakieś 2000 lat temu, a Inkowie przybyli tutaj dopiero jakieś 500 lat temu. Tutaj ta część to jest stara świątynia księżyca, która właśnie była używana przez Canaris. Tej ruiny. Właśnie tak wyglądały domy, to jest rekonstrukcja. A te okrągłe domy, doły, to były po prostu takie lodówki i spichlerze na pożywienie. Więc tutaj mamy świątynię księżyca, Templo de Luna. Spichlerze na ziemniaki, pomidory i inne warzywa. Na szczęście przewodnik mówi także po angielsku, także dowiedziałem się paru szczegółów o tym miejscu. W tym miejscu w roku 1970
kilka metrów pod ziemią odnaleziono szczątki człowieka. Okazuje się, że pogrzebana tutaj kobieta miała bardzo wysoki status społeczny. W tym miejscu odbywały się ceremonialne obrzędy, a to są ruiny jakichś starych zakładów, w których produkowano m.in. napój alkoholowy z kukurydzy. To taki tradycyjny napój Inków. Miasteczko, a tutaj były jakieś tarasy, a teraz są już właśnie użytkowane jako tereny uprawne. Tam są łaźnie ceremonialne, w które to ludzie myli się zanim wchodzili do świątyni Księżyca. Wszystkie kamienne bloki tutaj były rozrzucone po całej okolicy. Były one między innymi używane przez farmerów do budowy domów. Dopiero po latach 60. zaczęto je tutaj ponownie sprowadzać. Te wszystkie dziury zostały wykonane przez okolicznych farmerów, ponieważ używali je oni w celach gospodarczych. Jest to najważniejsza, jedyna inkaska świątynia słońca w Ekwadorze. Sprzed ponad 500 lat później Inkowie przenieśli się w stronę Kolumbii. Jak widać, przy budowie tej świątyni nie zostały użyte żadne cementy, żadne zaprawy. Jest to po prostu kamień na kamieniu. I wszystko jest idealnie dopasowane. Tak samo tutaj te mury. A tutaj pozostałości kilku domów, w których to zamieszkiwały tak zwane dziewice słońca. Były to młode dziewczyny, które po prostu były odbierane swoim rodzicom w wieku 16-17 lat i tutaj wychowywane. Z tej strony w słońce wstawało. A tam zachodziło. I tutaj właśnie odbywały się ceremonie związane z kultem słońca. Słońce rano stawało z tamtej strony i zachodziło tutaj po tej. A jestem na szczycie świątyni słońca. Inka Pirka. Tutaj oczywiście pamiątki związane z tym miejscem, a ja teraz idę na Inca Trail, czyli szlak Inków. Nie za daleko, kawałek, jest tam właśnie wykuta w skałach twarz inkaskiego wojownika. Inca Trail, najwyższa część tego szlaku, jest położona na wysokości 4200 metrów. Zaś sama świątynia słońca to jest ponad 3000. Teraz nie pamiętam, muszę sprawdzić. Jakieś konie. Inkaskie.
jedno z tutejszych zabudowań. Jest lama, ale przywiązana niestety na uwięzi. I taka wychudzona strasznie. Co tam, malutka? Cara del Inca. A tam jakaś psinka się drze. Daj głos. Już nie? Jest. Inkaski wojownik. Tutaj. A szlak prowadzi dalej w dół. I kawałek trzeba go sprawdzić. Oko słońca. Naturalna ciekawostka archeologiczna. Miejsce w pewien religijny sposób związane z postrzeganiem słońca. I to jest podobno naturalnie zrobione przez naturę. Mućka! Mućka, co tam jesz dobrego? Zieleninę, co? Spirala obrazująca porę roku. Czyli jest 21 marca, wiosna. 21 czerwca, czyli lato. 21 sierpnia, czyli jesień i 21 grudnia, czyli zima. A tam już świątynia słońca. Pogoda, jak widać. Ach, załamanie jest, załamanie, tam jest sino i blado. Trochę kropi. A tutaj jest jakiś punkt widokowy, także zaraz jeszcze podejdę. Ingaungana, tajemnicza wielka skała z naturalnymi wyżłobieniami. O. Ciekawie to wygląda. I panorama stąd na okolice. Tam oczywiście świątynia słońca. Troszkę to wygląda na rytualny charakter tego miejsca, ale do końca właśnie nie wiadomo, o co w tym chodziło. A słońce wstaje i zachodzi. Canaris modli się do księżyca, a Inkowie do słońca. I cóż, bardzo ważne i bardzo ważne po prostu miejsce dla Ekwadoru. Największe tutaj znalezisko archeologiczne. Nie ma takiej drugiej świątyni w Ekwadorze. To co widzieliśmy obok Quito, to jest tamta świątynia, to po prostu była nowoczesna replika. Tutaj mamy oryginał z czasów inkaskich, sprzed 500 lat. Ja już wróciłem na stare śmieci. Dwa autobusy pod rząd podpasowały, także jestem z powrotem w kłęce. I tak podsumowując, to wydałem tylko $9. $9 na cały wyjazd, a jakbym miał brać z biura podróży, to bym zapłacił ponad 62, także się opłacało. A tak, z historycznego punktu widzenia, to bardzo ciekawe miejsce. To jest świątynia słońca, chociaż może, no nie było jakiejś tam rewelacji, nie jest to może tak, że na miarę Machu Picchu, chociaż jest to wiadomo, największa tutaj świątynia, chyba jedyna w Ekwadorze, także i tak warto było to zobaczyć, chociaż że za takie małe pieniądze to jest całkiem, nie? A teraz sobie piję kolejny soczek z koko, z kokosa. Na zewnątrz leje, rozpadało się znowu, a jestem na hali Mercado. Leje. Strach wyjść.